Czy witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 Noc Kruka pod tytułem Trzeci Wojownik. Lecimy z drugim odcinkiem. W pierwszym odcinku poznaliśmy sobie tutaj, można powiedzieć, wszystkich. Rozmawialiśmy ze wszystkimi, troszkę zaczęliśmy też im pomagać i Lord Hagen zlecił nam, powiedzmy, jakby takie pierwsze zadanie, w którym musimy zmobilizować strażników miejskich z powrotem do wykonywania swojej jakby służby, bo niektórzy zaczęli, można powiedzieć, strajkować, zaczęli się buntować i po prostu no nie każdy chce dalej jakby pracować, służyć Lordowi Hagenowi. Więc musimy przekonać tych, którzy strajkują, tych, którzy już się, powiedzmy, buntują, zbuntowali, żeby po prostu wrócili jako strażnicy miejscy. Dwóch strażników w sumie można powiedzieć, że mamy z głowy, bo rozmawialiśmy tutaj z Miką bez problemu. Rick jakieś tam miał wątpliwości, zaczynał też coś tam powoli, ale na szczęście po naszej takiej delikatnej rozmowie okazało się, że zostaje i został jakby zmotywowany do tego, żeby dalej służyć Lordowi Hagenowi jako strażnik. Na tą chwilę z tej doliny, można powiedzieć, został nam chyba Peck tylko, a reszta jest w jaskini, tam wyżej, gdzie byliśmy już w pierwszym odcinku. Także może z Peckiem jeszcze nie będzie aż taki problem jak z tamtymi na górze, myślę, bo oni chyba najbardziej się zbuntowali. Ale zobaczymy. Lord Hagen chciałby, żebyś znów służył w straży. Aha, a co da mi w zamian za to? A co byś chciał? Jestem głodny. Kawałek pieczonego mięsa byłby dobry. W porządku, załatwię to. Naprawdę Peckowi wystarczy kawałek pieczonego mięsa, żeby go to zmotywowało? No niby w sumie dobrze, nie? Nie za wiele, więc szybko powinniśmy się z tym uwinąć. Czy Mateo będzie miał? Mateo nie ma. Może będzie miał Brahim. Chociaż Brahim to bardziej ma zioła. Nie, jednak ma pieczone mięso. Bierzemy oczywiście Brahim. Który miał tu zioła? Dobra, mniejsza, ale... Któryś to chyba też zioła sprzedawał jakieś. No i idźmy do Peka. Oddajmy mu mięso. Mam nadzieję, że te jedno mu wystarczy. Na długo. Oto kawałek pieczonego mięsa. Ach, dziękuję. Zaraz się zabiorę za ucztę. Wrócę na służbę. Możesz to przekazać Hagenowi. Dobrze więc. Nie było takiego... praktycznie w ogóle żadnego problemu. Wystarczyło mu przynieść kawałek pieczonego mięsa i był zadowolony. Czyli można powiedzieć, że trzech mamy z głowy. Musimy teraz iść do tej jaskini, w której no bardziej, powiedzmy, można zastrajkowali niż ci, co tam na dole są, niż w sumie ci Peck, bo tam głównie Peck z tej trójki na dole strażników tak najbardziej, powiedzmy, można powiedzieć, nie był zmotywowany do tego, żeby tam już być jako strażnik miejski, tylko nic nie robił. I zobaczymy, jak mi pójdzie z tymi. Wulfgar. Dać mi piwo. Tylko jedno? Sam tak mówi. Masz rację. Jedno to za mało. Dwa piwa. Tak, tak. Już dobrze. Pod cholerę nasz bohater odzywał się, czy tylko jedno mu wystarczy. Tak to mógłby powiedzieć dobrze. Jedno piwo, idziemy, przynosimy, załatwione. No ale dobra, no nic. Tutaj są strasznie ciche głosy w tej jaskini. Naprawdę. Co musiałby zrobić Lord Hagen, żebyś znów u niego służył? Jeśli Hagen chce, żebym mu znowu pomagał, musi, pomyślmy, dać mi dowód zaufania. Złoto. Ile? 200 sztuk złota. Aha, złoto... to dowód zaufania. Okej, okay, 200 sztuk złota. To będzie troszkę trudniej. Z Rugą naprawdę nic nie mamy. A Boltan? Też nic? Chyba, że może po prostu... jeżeli zobaczą, że Wulfgar i Rumbold już jakby będą chcieli dalej być, powiedzmy, strażnikami miejskimi, że będą chcieli wrócić na służbę do Lorda Hagena, to może tamci, jak zobaczą, to sami wrócą. Czyli 200 sztuk złota do Hagena i dwa piwa. Tylko mam pewne obawy, bo mam wrażenie, że tamten handlarz, który sprzedawał piwa,
Miał tylko dwa, a my już jedno kupiliśmy. Mogę się mylić. Oczywiście, no i mam nadzieję, że się mylę w tym przypadku, bo no, potrzebujemy teraz dwóch piw, niż nie jedno, tylko dwa. No i dla Lucy musimy też odnaleźć pierścionek, tylko że no niestety nie mogliśmy jakby wyjść tam, z tamtej jaskini, wyżej w stronę wieży maga. No bo było po prostu zamknięte. Mateo miał te piwa? No właśnie, i ma jedno piwo. Kurde. Nie wiem, oni raczej nie będą mieć, ale po prostu tak sobie zerknijmy, w razie czego. Czy aby na pewno? A jest, dobra, Brakim ma kolejne piwo, elegancko. Dobra. Czy nie mamy dwa piwa? Teraz jeszcze do Lorda Hagena powiedzieć mu o tym, że potrzebuje 200 sztuk złota na dowód, jako dowód zaufania. Ciekawe, czy mu Lord Hagen da? Zobaczymy w ogóle, jaka będzie jego reakcja na to. Hej, ty. Rumbold chce dostać złoto w zamian za powrót. A o jakiej kwocie mowa? 200 sztuk złota. Słucham? Co za pijawka! Ale dobrze, proszę, weź. Peck wrócił na służbę. A, Peck. To dobry człowiek, dobra robota. Proszę, to dla ciebie. Elegancko, jeszcze dostaliśmy 100 sztuk złota. Czyli w sumie to... Oddamy te piwko, oddamy złoto. I zobaczymy, jak to będzie z tamtymi następnymi strażnikami. Bo chciałem zrobić właśnie tak, że wiecie, porozmawiam tam ze wszystkimi, zapytam, co chcą w zamian, przyniesiemy im wszystko to, co potrzebują i wszystkich od razu oddam, powiedzmy, nie? W sensie z wszystkimi porozmawiam, wszystkim oddam to, co potrzebują i wszyscy wrócą na służbę z powrotem. A jednak tutaj się okazało, że dwie osoby tylko. No ale tak jak mówiłem wcześniej, że może jak zobaczą, że oni idą, no to może pójdą za nimi. Tak więc zobaczmy. Oto twoje piwo. A, dziękuję. Już wracam do pracy. Dobra, Wulfgar wraca. Hej ty. Proszę, oto twoje 200 sztuk. A, dobrze, już wracam. Elegancko. Mortis nic. Ruga nic. Hej ty. No i Boltan też nic. Czyli wychodzi na to, że to chyba wszyscy. No i pewnie oni pójdą za nimi, za Wulfgarem i za Rumoldem. Reszta pójdzie za nimi, myślę, nie? Bo tak raczej to chyba na to wychodzi, że będzie wyglądało, że po prostu przekonamy tych dwóch i będzie git. Czyli idziemy do Lorda Hagena powiedzieć mu o tym, na pewno będzie zadowolony i zadanie chyba powinno być wykonane. I ciekawe, co dalej. No bo powinniśmy chyba dostać klucz do wyjścia z tamtej jaskini. Raczej na pewno. Raz, że po prostu jest zadanie od Lucy. A dwa, że jeżeli jest tam opcja wyjścia, no to na pewno powinniśmy móc wyjść. Dobrze, ale najpierw przekażmy te informacje, dobre informacje Lordowi Hagenowi. Wulfgar znów pracuje. Dobra robota. Masz to jako wynagrodzenie. Rumbold znów do nas dołączył. Dobrze, to bardzo dobrze. Proszę, to dla ciebie. Wykonałem twoje pierwsze zadanie. Coś jeszcze? Dostaniesz z kasy miejskiej trochę złota na zakup lepszego wyposażenia. Po co? Dostaniesz nowe zadanie. Musisz wytłuc wszystkich orków, którzy znajdują się w wieży maga i poza nią. Co? Żadnych sprzeciwów! Chciałeś pomóc? To pomagaj! To będzie twoje drugie zadanie. Zabij wszystkich orków, którzy znajdują się w tej części wyspy. Weź to złoto na mikstury i broń. Dostaniesz również pancerz rycerza. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak obchodzić się z bronią jedno- i dwuręczną. Jeśli jednak chcesz nabrać krzepy, zwróć się lepiej do Gerolda. No to nieźle. Lord Hagen naprawdę w nas wierzy. My jako młody farmer zostaliśmy nagle, można powiedzieć, że prawie że rycerzem. Dostaliśmy również pancerz rycerza. I dostaliśmy złoto oraz oczywiście ten klucz. I musimy wytłuc orków, którzy są w wieży maga oraz niedaleko tej wieży. Nieźle.
naprawdę. Pokonać orków, mam pokonać wszystkich orków w tej części wyspy. Ogólnie to właśnie, zdobyliśmy poziom. Mamy 10 punktów nauki do wydania tylko. Od 50 się chyba ten próg zaczyna, czyli trochę słabo, bo jeżeli... Chyba, że jest to zmienione, ale jeżeli ten próg jest od 50 nadal jakby aktywny, w sensie zostawili ten próg, to co, ja się tylko 5 siły powiedzmy nauczę za 10 punktów nauki, ale wiecie, mamy te dwa eliksiry siły, których jeszcze nie sprzedaliśmy i to będzie 6 siły powiedzmy, jeżeli byśmy sobie chcieli jakąś broń na 60 siły kupić, to już wtedy będzie możliwość założenia niej, bo będzie 61 siły tak to w sumie. Ach, jak widzę, jesteś teraz jednym z nas. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc popracować nad twoją siłą i zręcznością. Siła, zręczność, zobaczmy. A nie, jest 5 za 5. Dobra, elegancko, czyli nie ma jakby tego progu. Ale chciałbym się upewnić, jakie tam jeszcze są miecze do kupna. Nie mogę po prostu. Się zajmować wszystkim. Bardziej to w sumie Harad miał. Co on tutaj miał? Kiepski, krótki miecz? Nie, no to raczej nie. Orka tym to raczej nie zabije. Hakon. Przepraszam, że ci weszłem. Wszedłem, przepraszam, na stanowisko, ale... Dobry miecz. 60 siły. Wymagana siła 50. Premia do walki bronią jednoręczną 5. Bierzemy. Będziemy mieli 55. Jednoręki. I drugie 5 podbijemy sobie nauką. I będziemy mieli 60. Dobra. Teraz tak. Eliksiry. Właśnie. Baltram tutaj. Nie, przepraszam. Brahim tutaj miał. Te eliksiry. Dziękuję. Oto one. Powiedział, że 200 sztuk złota mu dostarczymy, to on mi da wszystkie eliksiry i 8 sztuk aż mi ich dał. Myślę, że na pewno będą potrzebne, jeżeli mamy iść na orki. Nie rozmawiałem jeszcze z nim? Widocznie nie. Musiałem go ominąć w pierwszym odcinku. Nie, dziękuję Marlen. Ale jestem głodny, bo wszystko zostawiłem. Co mogę ci przynieść? Kawałek pieczonego mięsa i butelka wody wystarczą. Dobrze. Ktoś musi pracować. Witaj, Halvorze. Witaj, Marlenie. Jak się czuje twój ojciec? Zginął podczas ataku orków. Och, przykro mi. Dziękuję, a co u ciebie? Całkiem dobrze. Nie jesteś już handlarzem? Nie, wszystko zostawiłem w Korinis. Głupek ze mnie, mogłem zabrać co lepsze. U mnie w okolicy orkowie zniszczyli wszystko. Zakładam, że u mnie jest podobnie. Jakoś w głosie naszej postaci nie było słychać żadnego smutku i przejęcia, jak Halvros pytał nas o naszego ojca i nasza postać powiedziała, że a, zginął tam na wojnie, a co tam? Po prostu bez przejęcia. Czyli tak, wychodzi na to, że my chyba wtedy z Halvorem albo nie rozmawialiśmy w ogóle, bo w sumie teraz też było jakby przywitanie, więc raczej nie rozmawiałem z nim w ogóle w pierwszym odcinku, czyli po prostu musiałem jego jako jedynego wtedy ominąć. I mamy z nim zadanie jeszcze w sumie. Woda i mięso. Kawałek pieczonego mięsa i butelka wody, okej. Oni powinni to raczej nadal mieć. Pieczone mięso, butelka wody, mamy to. Elegancka. Proszę, oto twoja woda i kawałek pieczystego. Dziękuję, przyjacielu. Proszę, weź to. To niezbyt wiele, ale na pewno przyda się na poprawę masy. Dziękuję. A, dostaliśmy 10 sztuk złota. Czyli fajnie na plus wyszliśmy. Ale najważniejsze jest to, że oczywiście no, zadanie mamy wykonane i że mu pomogliśmy oczywiście. Czyli teraz tak. Te punkty nauki, wykorzystajmy je. Hagen będzie nas... mógł nauczyć jednoręcznej i dwuręcznej, więc weźmy sobie jedną rękę, żeby mieć po prostu 60% mistrza w tej broni. Hej. Ona 5 tylko brakuje, więc wiecie. Ucz mnie, broń jednoręczna. I tutaj jest już, widzicie, próg w broni jednoręcznej. Ale to i tak spoko, bo tylko 5 potrzebowałem. Wiadomo, że jednak jakbym... tutaj miał też 5 za 5, to bym sobie te drugie 5 na przykład w siłę dał, byśmy mieli już tam 55 siły. No i jakieś tam
delikatna różnica jakaś by tam była pewnie w hitach, ale i tak myślę, że można sobie te eliksiry siły wypić, bo no jednak chyba aż tak złoto już mi nie będzie potrzebne po prostu, nie? A tak to zostało jakby wycyrklowane, że możemy sobie je na spokojnie wypić. Jeszcze sobie zerknijmy tutaj u nich. Skórzany pas jest na przykład. Przed bronią strzałami. Ale... 5, czy to mi to dużo da? Zerknijmy jeszcze może u Hakona, może będzie miał coś ciekawszego. Nie, kiepski, krótki miecz. Brahim. W sumie no możemy wziąć ten pas chyba jeszcze, nie? Mamy 428 zł, mikstur żadnych oni nie mają już, to nie będziemy i tak kupować. Nie mamy jakich, więc weźmy ten skórzany pas. I mamy teraz po 105 broni pociski, smoczy ogień, 50, magia 25. I chyba to wszystko tak naprawdę, czyli oni tak jak w ogóle nie potrzebowali pomocy, to się wtedy myliłem. Mówiłem, że na początku, wiecie, po prostu pytaliśmy wszystkich po kolei, kto tam potrzebuje pomocy i tym pomagaliśmy. No i tak, mówiłem, że jeżeli ktoś tam zauważy, że pomagam innym, no to będzie jednak tak, że na przykład taka Grita się zdecyduje na to, że dobra, jednak pomóż mi, jednak potrzebuję pomocy, bo widzę, że tam innym pomagasz, to może coś tam by chciała, ale jednak nie, jednak po prostu tak jak od początku nikt nie chciał, to znaczy nikt z nich nie chciał, co nie chcieli pomocy, to do tej pory tej nadal pomocy jakby nie chcą. Czyli ci, co tylko chcieli, to byli tylko oni widocznie. W sumie tak jak patrzymy, to nikt już tam nic... Hej. Nie ma nam do powiedzenia i możemy iść w stronę wieży Xardasa, mamy klucz, Lucy musimy przynieść ten pierścień i wszyscy powinni być zadowoleni. Zobaczymy, ile tych orków tam będzie, czy dużo, czy mało, czy sobie poradzimy, czy nie. I sprawdzimy jeszcze może tam dalej, nie? Jak to tam dalej wygląda, czy można sobie tak po prostu swobodnie chodzić po całej mapie? W sensie głównie mi chodzi o to, te wioski, nie? W sensie Farmolobarta, powiedzmy, na przykład Corinis. Czy byłaby opcja jakby sprawdzenia tego, jak to tam wygląda, czy nie? Dobra, napiszmy. Otwierajmy za pomocą klucza. Wyciągnijmy miecz, w razie czego. O, wilczki są. W sumie to... Dobra, bez problemu. W sumie... Dobra, są orkowie. O kurde, trzech. W sumie to... Ej, powiem wam szczerze, brakowała mi walki z orkami. Uwielbiam walczyć z orkami. Oczywiście jak mi idzie, nie? To jest taka naprawdę satysfakcjonująca walka z nimi. Kurde, krótki ten miecz troszkę, tak nie mam wrażenia. Co ja chciałem powiedzieć, już wam mówię, tylko... Dobra. Że... Nabijemy zaraz poziom kolejny, no. W sumie to jakby nam tam czegoś brakowało, jakichś atrybutów, to zawsze można by było iść wrócić i podbić sobie je. Troszkę bardziej. Nie wiem, to rośliny to nie wiem, czy je jeść. Dobra, zjedzmy w sumie, bo... Tych mikstur na niby tak naprawdę aż tak dużo nie mamy. Przy sobie, więc no, ale też roślin za dużo nie mieliśmy. Trzeba w razie czego może oszczędzać, bo nie wiadomo jak to będzie. Cokolwiek tu jeszcze znajdziemy? Tak wiecie, po prostu chciałbym się rozejrzeć. A jest, są mikstury, dobrze, że tutaj przyszedłem. Mogą się naprawdę przydać. Fajnie, że tutaj je postawili, lubię. Jak w jakichś tam miejscach takich, gdzie jakby nie każdy, powiedzmy, pójdzie, że coś tam będzie zawsze można znaleźć. Dobrze, więc są orkowie po lewej stronie, kolejni. W sumie to mogłem napełnić, a widzę, że jest przejście tam dalej zablokowane, czyli raczej nie będzie, można sobie tam po prostu iść tak jak chciałem. Ciekawiło mnie to. Kurde, trzech. Ciężko, ginę, albo nie ginę,
albo ginę, nie wiem, muszę się uleczyć. Może? Dobra, tąpimy. Dobra, zdążyłem wypić jedną. Zaraz do wody wskoczymy, jak się nie uda. O cholera, już chyba zapomniałem, jak się walczy dobrze z orkami. Zostawcie mnie. Mają łatwiej, we trójkę są. Dobra, uleczmy się na full. Dosłownie. Przedtem nie miałem full. I to pewnie dlatego. Może nie dosłownie, bo jednak szkoda trochę mikstury na tą końcówkę. Dobra, leży. Teraz będzie już łatwiej. Nie ma ich trzech. Zostało dwóch i teraz jeden. Dobra. O, ten miał miksturę nawet, fajnie. Jedna się zwróciła. Złoto. Ten nie miał nic. Biedak. Czyli nie ma przejścia. Szkoda. A ciekawe, jakbyśmy zbugowali. Albo Marwinę polecieli. Czy w ogóle jest... W sensie jakby ta mapa, czy zostało to ucięte, wycięte wszystko, nie? I na przykład już za tymi skałami nie ma nic, powiedzmy. No dobra. Na razie tutaj nie widać żadnych kolejnych orków. Więc nie wiem, jak to będzie tutaj wyglądało, czy będzie ich dużo, czy nie. Dobra, są. Znowu trójka, cholerna trójka. Dobra, ale teraz może będzie lepiej troszkę. Tak, w jakichś pomieszczeniach tam, albo w jaskiniach są jakieś dziwne ubytki na głosach. Ciszej są po prostu głosy. Nie, nawet nie same rozmowy, tylko w ogóle jakieś efekty dźwiękowe. Same nawet, no mówię, efekty dźwiękowe takie dziwnie zciszone są. Dobra. Czyli ten poziom, powiedzmy, mamy wyczyszczony. Ciekawe, czy Xardas będzie na górze. O, ork jakiś tam mnie goni gdzieś. Ciekawe, czy Xardas będzie na górze. Ork Xardas. Co tu się stało? Ork, jestem pod tobą. Nie widzisz mnie? Gdzie on biegnie? Chyba nie na mnie. O, ja pierdziele, dobra. Zeszli sobie tak po prostu. Dobra, leżysz. I trzeci. Czyli oni tak, widocznie wychodzi na to, że tak w grupach po trzech orków jest. Żeby nie było chyba aż tak za trudno, żeby też nie było aż tak bardzo za łatwo, nie? W walce z nimi. Dobra. A i za tym pierścionkiem Lucy będziemy musieli się rozejrzeć, gdzie on będzie. O, ja pierdzielę. Aha, ten znowu coś tam. Już odklejkę dostał. Tu jestem. No i dobra, wejdźmy wyżej teraz. Ciekawe, czy też to się skończy na zwiadowcach, czy po prostu będzie jakiś silniejszy jeszcze ork wojownik, jakiś elitarny, czy może jakiś szaman. Kurde, krzesło powywalane. Ognisko na środku pentagramu mają. Czy jak tam to się nazywa? Xardas tu za kratami leży jako szkielet, już zabili go niestety. Ciekawe, czy jest przełącznik. Nie ma. No nic, możemy jeszcze wyżej wejść. Ci orkowie z tego poziomu widocznie po prostu sami do mnie zeszli i tyle. O, jesteś. No, nawet w sumie jeszcze jeden poziom wbiliśmy. Wszystko? Wychodzi na to, że to wszystko. Lekki orkowy topór. Dobra, czyli wieża Xardasa.
Xardasa. Wieża orków w sumie. Można ją nazwać wieżą orków. Została jakby wyczyszczona z orków, czyli teraz już jest wieża nasza. Bo w sumie tu nikogo nie ma, możemy przejąć posiadłość. No dobra, czyli co? Udało nam się z tymi orkami. Mamy 20 punktów nauki. Nie wiem, czy jeszcze będziemy coś robić. Mówię, ten pierścionek, kurde, ale się robi też ciemno. Łóżka nie widziałem na górze chyba. Bo nie zebraliśmy żadnego, nie? Nie zebraliśmy. Ona mówiła, że po prostu... musi gdzieś leżeć obok wieży maga. Gdzie dokładnie? Ja pierdziele, prawie spadłem. Pewnie bym zginął od razu. Nie no, ciemno jest. Chociaż... może to i lepiej, bo pierścionek powinien... powinien, zależy jaki to będzie pierścionek, ale no... niektóre pierścionki po prostu błyszczą się. Można je wtedy łatwo... dostrzec, ale... tak trochę widzę, że nie bardzo. A może tutaj? Po prostu, no jak walczyliśmy tutaj, to... weźmy tam pochodnie. Wiecie, jak tutaj walczyliśmy, to nie skupiałem się też na tym wszystkim. Może gdzieś mi umknął. Ej, możemy tu przejść. Czy ominiemy przejście? Nie. Tutaj też jest zawalone. A tutaj coś jest? Ej, idźmy tam. Ej, da się tu przejść. Kurde. Ale w razie czego zapiszmy, bo nie wiem, czy ja tu wrócę. Jakby... znaczy może w sumie jakoś byśmy mogli wskoczyć, ale... czy tu cokolwiek znajdziemy? Jakby gra na to pozwala, w sensie... czy zostało tu cokolwiek? Nie, raczej nie. Jeżeli po prostu są skały, jest przejście zawalone, to raczej po prostu tutaj twórcy modyfikacji nic nie robili. A to, że sobie przeszliśmy, to nic. No i tu jest kolejne przejście zawalone, powiedzmy, czyli... no, czyli no, nie ma nic. No, nie przejdziemy. Chociaż... wiecie, jestem po prostu ciekaw, jak to jest, czy... tu wskoczę? Wskoczę! Tu już ciężko będzie. Ja tu już raczej nie wskoczę. Niby jakieś krzaki, drzewo. Kurde, jakby się udało tu wskoczyć. Nie da się raczej. Tam to już w ogóle. Nie, pewnie nie. Dobra, nie ma co już tak przedłużać, kombinować. No nic, będzie trzeba ten pierścionek odnaleźć. Kurde, tylko niby koło wieży, a jakoś go tam nigdzie nie widziałem. Pierścionek odnajdziemy, będziemy musieli poszukać tego pierścionka. Pójdziemy do Hagena, oddamy mu to zadanie, zobaczymy, czy coś tam będziemy musieli jeszcze zrobić. Także i tak myślę, że powoli sobie możemy to kończyć, tylko... w sumie to... a, jeszcze ta jaskinia jest. Nie została zawalona, ale zostało to jakby wszystko wyniesione. Mogliby na przykład czasami jakiegoś takiego delikatnego easter egga zrobić, nie? Twórcy, jeżeli w jakiś sposób się uda właśnie tutaj przeskoczyć, niby tutaj się okazuje, że po prostu nie ma nic, ale mogliby na przykład coś zrobić, jakiś, nie wiem, easter egg delikatny. Albo jakaś, wiecie, no po prostu wiadomość. Coś tam, cokolwiek napisane, nie? Fajnie by było. Dobra, czyli tu raczej nic nie znajdziemy po prostu. No nic jakby nie zostało tutaj zrobione i tyle. Możemy sobie wczytać. Nie będziemy się tam wdrapywać z powrotem specjalnie. O nie, pochodnia mi zniknęła. To teraz bez tej pochodni to na pewno znajdę ten pierścionek. Chociaż no mówię, jakby się świecił to jeszcze, ale...
No nie widać go za bardzo. Obok wieży maga, no to wiadomo, że gdzie, ale... Problem w tym, że po prostu go nigdzie nie było widać. No nic, będzie trzeba pokombinować, poszukać jeszcze dokładniej. Może niekoniecznie się świeci, może to jest jakiś zwykły złoty czy tam srebrny pierścionek, który się właśnie nie świeci. Także dobra, myślę, że i tak na tym sobie możemy zakończyć ten odcinek. Powolutku. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego, cześć.